A, no właśnie, pan przednio może się wniosek. To teraz chcemy może informacje. Informacje przed kończy, no, ale ja przedstawię nam do dobrze, czy jakieś inne pytania Państwo macie? Jeśli nie ma, przystąpmy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na realizację zadań proekologicznych? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Wszyscy radni głosowali za. Uchwała została przyjęta. Otrzymał numer 18/126/2016. Kolejny projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerstwa na realizację zadania poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej powiatu nowogrodzkiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 2324G i nr 2337G i udzielenie pomocy finansowej. Proszę Państwa, w międzyczasie nastąpiła drobne jeszcze poprawki w tej projekcie uchwały. Ja Państwu może tylko tak pokażę. Uściślenie nastąpiło. W samym tytule uchwały, że chodzi to o etap drugi. Również w paragrafie pierwszym po oznaczeniu dróg, których ma dotyczyć ta przebudowa, drugi etap drugi i na koniec paragrafu pierwszego, że chodzi o edycję 2017. Panie sekretarzu, skąd te zmiany? To uściślenie. To doprecyzowanie wynikało z pisma, które zostało przesłane do gminy z zarządu powiatu. Na razie pierwotnie mieliśmy tylko informacje, powiedzmy, okrojone o te szczegóły, które nam doprecyzowano teraz ostatnio. Stąd ta uchwała taka może nieprecyzyjna w swoich zapisach. Mieliśmy ogólnie tylko nazwę zadania i kwotą, którą otrzymaliśmy od Zarządu Dróg Powiatowych, którą Pan Wójt wyliczył wspólnie z dyrekcją. Ale no, przedwczoraj po prostu Zarząd Powiatu doprecyzował raz kwotę dofinansowania. Ona się różni od 3492 zł. Wzrosło oczywiście. No i te elementy, które tu Pan Przewodniczący przedstawił, chodzi o doprecyzowanie nazewnictwa poszczególnych programów. Ja może po prostu przeczytam tylko, jak ten brzmi, czy już nie potrzeba. Nie, myślę, że tylko jeszcze w paragrafie drugim, ustęp drugi. Gmina Ostaszowo na realizację zadania, o którym mowa w ustępie 1.2, przeznaczy środki własne w kwocie 563 492 zł. I tak jak Państwo też pamiętacie, Pan Wójt już sygnalizował na wspólnym posiedzeniu komisji, że całość inwestycji ma kosztować według kosztorysu 2 200 000 zł. Miejmy nadzieję, że połowę uda nam się uzyskać z tak zwanej schetynówki, natomiast tą drugą połowę podzielimy między siebie i powiat nowogrodzki. I miejmy też nadzieję, że po przetargu koszt tej inwestycji nie będzie aż tak duży, jak zakłada kosztorys. I jak pokazuje doświadczenie, zazwyczaj tak to jest. Kiedy mija termin na składanie wniosków? 15 września, także w przyszłym tygodniu. Miejmy nadzieję, że wniosek zostanie złożony i trzymajmy kciuki, żeby przeszedł, to będziemy już mieli rozwiązany problem tamtej strony. Dostaje ten najgorszy odcinek, który został do poprawienia. Miejmy nadzieję, że to zostanie w przyszłym roku zrobiony i całość ta od Ostaszewa aż do Walczewa będzie w dobrym stanie. Czy jeszcze tak tam to też będzie wyglądać tak jak tam za nową cenę piątek środku? Tak, bo tak wiedzi po czy jeszcze jakieś pytania, uwagi do projektu tej uchwały? Jeśli nie ma, przystąpmy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerstwa w realizacji zadania poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej powiatu nowogrodzkiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 2324G i nr 2337G etap drugi i udzielenie pomocy finansowej. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. 12 radnych głosowało za. Uchwała została przyjęta. Otrzymała numer 18/127/2016. Przed przerwą jeszcze zróbmy dwa projekty uchwał. Zmiany w budżecie na 2016 rok i wieloletnia prognoza finansowa na 2016-2019. Pani Skarbnik, widziałem, że dzisiaj przed sesją jeszcze został nam przedłożony
projekt uchwały w nieco zmienionej wersji, także proszę bardzo o omówienie tych zmian. Tak jak komisja informowała, głównym powodem zmiany uchwały budżetowej jest wprowadzenie zmiany w budżecie, które nastąpiły wskutek przyznanych nam w międzyczasie dotacji, które powodowały jednocześnie zmiany zarówno w planie dochodów, jak i w planie wydatków budżetu. I w tym czasie to już były zmiany, które były wprowadzane zarówno zarządzeniami, jak i wprowadziłam nową zmianę w dochodach. Dotyczy ona zwrotu części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego. I to są jedyne zmiany, które nastąpiły od czasu naszej komisji. W związku z tym musiała nastąpić również zmiana w WPR-u. Żeby po prostu urealnić aktualny stan budżetu. Dziękuję. Czy Państwo macie jakieś pytania? Wątpliwości do zmiany w budżecie? Przejdźmy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany w budżecie na 2016 rok? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. 12 radnych głosowało za. Uchwała została przyjęta i otrzymała numer 18/128 na 2016. I kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2019? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. 12 radnych głosowało za. Uchwała została przyjęta i otrzymała numer 18/129 na 2016. Czy teraz zrobimy przerwę, zanim zaczniemy omawiać informacje z wykonania budżetu? Tak. To 10 minut przerwy.